Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na interdyscyplinarne podyplomowe studia prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny. Podyplomowe studium prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny działa na Uniwersytecie Warszawskim już blisko 15 lat. Jest to studium specyficzne, dlatego że ma charakter interdyscyplinarny. Mamy trzy bloki tematyczne: prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny. Naszymi słuchaczami są przedstawiciele różnych zawodów medycznych: lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, rehabilitanci, ratownicy medyczni, psycholodzy kliniczni. Zapraszamy również osoby, które zarządzają opieką zdrowotną. Zapraszamy także prawników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat prawa medycznego, ale też rozszerzyć swoje horyzonty o zagadnienia bioetyki czy socjologii medycyny. Studium trwa 2 semestry. Program prawniczy tego studium koncentruje się na omówieniu zasad wykonywania różnych zawodów medycznych. Koncentrujemy się także i rozszerzamy wiedzę na temat zasad odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności zawodowej, pewnych form odpowiedzialności administracyjnej także. W obrębie studium prowadzimy zajęcia z bioetyki. I sądzę, że to są zajęcia, które cieszą się znacznym zainteresowaniem słuchaczy, dlatego że bioetyka jest dyscypliną niezwykle kontrowersyjną. Bardzo wiele osób ma takie silne przekonanie, że jednym z najżywszych działów filozofii w naszych czasach to jest właśnie bioetyka. To jest dyscyplina, która nabrała siły przy okazji przeszczepów serca. Pierwotnie te operacje powodowały bardzo wiele ostrych protestów. Wiele osób było przekonanych o tym, że przeniesienie serca z jednego ciała do drugiego może spowodować głębokie zaburzenia psychiczne. Okazało się, że to są przesadzone obawy. Jest to niezwykle trudna operacja w sensie medycznym. Natomiast dla nas w obrębie filozofii, bioetyki istotnym zagadnieniem jest pytanie o to, skąd się biorą dość wyraźne opory. Są ludzie, którzy są przekonani, że oddawanie własnego serca jest jakąś profanacją ciała. Przyjęcie czyjegoś serca jest także zachowaniem niedopuszczalnym. Tego typu pytania, jak potem spostrzeżono, dotyczą wielu innych sytuacji. Moment urodzenia się człowieka, moment śmierci człowieka, życie człowieka, który jest obciążony kalectwem, życie człowieka, który jest niepełnosprawny, ale ma pewną szansę poprawienia swojej sytuacji fizycznej, ruchowej, zawodowej. To wszystko zawsze jest okupione wielkim staraniem otoczenia, wielkimi nakładami finansowymi. No i oczywiście powstaje bardzo trywialny, bardzo bolesny i bardzo trudny problem, jeśli nie mamy pieniędzy na wszystkie zabiegi, które mamy uznać za priorytetowe. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na najbardziej dokuczliwe, najbardziej trudne i najbardziej kontrowersyjne pytania. Zajmuję się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i próbuję przekazać słuchaczom takie najnowsze koncepcje zdrowia, bo w tej chwili mówimy już o zdrowiu jednostki, zdrowiu publicznym, zdrowiu międzynarodowym, zdrowiu globalnym. Ponieważ w tym kierunku idzie świat, a żeby nie tylko leczyć choroby i diagnozować, ale żeby podejmować takie działania, żeby ludzie byli zdrowi i do tego potrzebni są sami ludzie. Tego nie rozwiąże ani służba zdrowia, ani wspaniałe rozmaite aparaty. Udawało nam się wielokrotnie dojść do sytuacji, w której pierwotnie rozstrzelone i różnorodne poglądy jakoś się grupowały w 2 czy 3 najbardziej dominujące i z tego typu konstatacji wynikały potem bardzo ciekawe wnioski na temat organizacji opieki zdrowotnej, na temat sposobu finansowania opieki zdrowotnej, na temat opieki nad pacjentami w domu, a także, co jest jednym z najbardziej ważnych, najbardziej pilnych zagadnień w Polsce, to jest krzewienie postawy prozdrowotnej. Ciągle jeszcze bardzo wiele osób po prostu nie dba o swoje zdrowie. No, nie jest to najbardziej akademicki efekt tego, co my robimy, ale w sensie praktycznym to jest bardzo ważne zagadnienie. Studiuj z nami na Wydziale Prawa i Administracji. Więcej informacji na stronie www.wpia.uw.edu.pl. Zapraszamy!